Przede wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o Ligę Miszów, najbliższe spotkania, meczyki, Bayern kontra RB Salzburg, Liverpool kontra Inter, Real Madrid kontra PSG i Manchester City kontra Sporting. No właśnie, zrobimy sobie takie typy w formie zabawowej, oczywiście ma co się spinać, tak zwane pewniaczki, tak? No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o cztery mecz, mecze Ligi Mistrzów tak zwane pewniaczki czy one się faktycznie sprawdzą, top pewniaczki można byłoby powiedzieć, no więc mamy tutaj te spotkania, o których mówiliśmy dwa mecze praktycznie widzimy jak te pierwsze mecze się zakończyły Bayer kontra RB Salzburg mecz, który zakończył się jeden do jednego, jaki będzie ten drugi mecz, ja muszę powiedzieć w ten sposób moim zdaniem Bayer Monachium powinien pokonać RB Salzburg, powinien w końcu Bayer Monachium tak wyjść z tego dołka, ale no, nie wiem po prostu. Kiedy też to, to nagrywam, to jest 5 marca, w godzinach przedpołudniowych, jeszcze jest przed meczem Bayern Monachium kontra Bayer Leverkusen. Nie wiem, w jakiej formie jest jeszcze Bayern Monachium. Jeżeli to będzie blamasz kompletny jeśli chodzi o Bayer Leverkusen, to moim zdaniem przegrają z RB Salzburg, tak? Nie wiem, w jakiej formie są. Natomiast, e, moim zdaniem, piłkarsko lepszy jest Bayern. Dobra, potem mamy Liverpool kontra Inter Intermecz, który zakończył się zwycięstwem 2 do 0. I tutaj mamy teraz, praktycznie, ten drugie spotkanie. Moim zdaniem, Liverpool powin, powinien wygrać. Nie ma tutaj jakichś zaskakujących informacji. Następnie, Manchester City kontra Sporting: pewne zwycięstwo. Manchesteru 5 do 0. To może w ogóle być ciekawe spotkanie. Uważam, że Manchester City na pewno tutaj wygra w tym meczu. Natomiast to może być ciekawe spotkanie z tego względu, że to jest mecz w ramach Ligi Mistrzów. I w meczu Manchesteru City mamy dwóch zawodników z Ukrainy. Zinchenko oraz ten drugi, no kurczę, zawsze mi pada faktycznie jego nazwisko. No, jak on się nazywa praktycznie ten drugi zawodnik? Nie pamiętam. Wypadło mi nazwisko. No właśnie, i tu może być ciekawa sytuacja, bo ci zawodnicy mogą zdobyć bramkę. Będzie pewnie też jakaś manifestacja jakieś flagi pokazywane Solidarności z Ukrainą. E, no, jestem ciekawy tego spotkania. Bardzo, ale to bardzo praktycznie jestem ciekawy tego spotkania. Natomiast, no, tak powiedziałem, jeśli chodzi o Manchester City, tutaj Manchester City powinien spokojnie pokonać Sporting. No, nie ma co się oszukiwać. No, Manchester jest w dobrej formie w gazie. Już mówiłem przed pierwszym spotkaniem, że też Manchester był faworytem, jeśli chodzi o Sporting. Dobra i kolejne spotkanie to z Real Madrid kontra PSG, PSG wygrało tutaj 1-0 z Realem Madryt, popis tutaj Neymara, a, znaczy Neymara Mbappé Natomiast moim zdaniem, y, tutaj PSG powinno wygrać zdecydowanie więcej: 2 do 0 albo też 3 do 0, na podstawie tej formy, który prezentuje Real Madrid. To PSG powinny spokojnie praktycznie wygrać, nawet 2 do 0, albo nawet 3 do 0, bo jest lepszą drużyną. Znowu to może być koncert, znowu to może być popis, jeśli chodzi o, y, o -y, y, Mbappé z tym Neymar. Natomiast muszę powiedzieć, że takie jakbym teraz miał obstawiać te mecze, wydają się dosyć takie łatwe. Wcześniej po prostu było gorzej. Gorzej było przed tym pierwszym meczem. Ten drugi mecz praktycznie dużo rzeczy rozwiązuje. Oczywiście mogą być tutaj pewne niespodzianki, ale bez przesady. Gorsze już po prostu byłyby te na przykład pewniaczki, jeśli chodzi o Manchester United kontra Tetico Madryt czy Ajax Amsterdam kontra Benfica. Natomiast tutaj to się wydaje, wydaje dosyć pewne. Tak zwycięstwo Bayernu, zwycięstwo Liverpoolu. Pewne zwycięstwo Manchesteru City i zwycięstwo PSG. Oczywiście mogą być jakieś niespodzianki, typu Bayer tak dalej. E, natomiast wydaje się, wydaje mi się, że po prostu tutaj akurat ta faza jest dosyć taka prosta, przewidywana, e, jeśli chodzi o obstawianie. No, czy wiadomo, są różne czynniki i tak dalej. E, natomiast przed innymi meczami ma większe dylematy, pe, pewne większe obawy, mogą być niespodzianki. A tutaj dużo po prostu też widzę, jaka forma jest tych drużyn, jeśli chodzi o mecze ligowe, tak? Mecze praktycznie tutaj ligowe. Bayern Monachium miał wtedy praktycznie problemy, też dokonał zmian, jeśli chodzi o ten mecz z RB Salzburg, potem mecz już ligowy, który miał miejsce. Więc wydaje mi się, że już po prostu Bayern Monachium nie popełnił tych błędów, wrócą też do dyspozycji zawodnicy, którzy wcześniej nie mogli grać przez koronawirusa, czy jakieś problemy zdrowotne. Więc to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Real Madrid kontra PSG, no tutaj absolutny popis, tak, tak powiedziałem Mbappé, no przecież Mbappé jest przymierzony do Realu Madryt, wszystko na to wskazuje, że Królewscy go kupią w okienku letnim, a teraz im po prostu pakuje bramki, tam zresztą po prostu te spotkanie powinno się zakończyć zdecydowanie wyższym, tak, przewagą tutaj, że chyba, że rzeczywiście wypadnie tam z dwóch, trzech zawodników kluczowych. No przecież Verati to co robi w tym spotkaniu, to jest kapitalna praktycznie sprawa. I tak, i tak to właśnie wygląda. Tak to po prostu właśnie te, wygląda, jeśli chodzi o to zestawienie. Liverpool kontra Inter. Czy tu jakieś wątpliwości są? Być może Inter, tak, rzeczywiście będzie starał się podjąć rękawicę w walkę, jeśli chodzi o e, drużynę angielską. Z drużyną angielską? Raczej nie, tak? Raczej faktycznie tutaj um, nie. Moim zdaniem tak, Bayern na przykład, Bayern Monachium kontra RB Salzburg. Bayern Monachium z grona tych zawodów drużyn ma jedną z najsłabszych drużyn poza Sportingiem. Dziwię się, że tak naprawdę Bayern nie rozgromi tutaj RB Salzburga, żeby mieć święty spokój. Wiadomo, że też teraz też nie liczy się ta kwestia praktycznie tych bramek razy dwa, tak? Nie liczy się tych bramek na wyjeździe, więc jest to troszeczkę ułatwiona sytuacja. Więc nie powinno tutaj być problemu, nie powinno tutaj być y, problemu, jeśli chodzi o y, to zestawienie. Jeśli chodzi praktycznie o to zestawienie, wiadomo, y, ja to nagrywam w sobotę, te mecze będą mieć miejsce we wtorek i w środę. Do tego czasu mogą być jakieś kontuzje, problemy zdrowotne po meczach ligowych. Natomiast wydaje mi się, że tak to powinno się zakończyć. Czy są jeszcze jakieś informacje, statystyki? O Czy zobaczcie jakie po prostu są typy. Bayern Monachium typują 81%, Elbe Salzburg, Salzburg ma 7%. No nie, bez przesady, jakbym miałbym tak procentowo stawiać, to bez przesady, bo to już jest, to, to już jest taka duża dominacja bayernu. Nie, no nie, no aż tak to nie, po prostu tak. Gdzie, Jak gdzieś bym obstawiał 60-40%, natomiast bez przesady, aż nie aż tak. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Chyba, że jeszcze po prostu Wam pokażę te typy. Zobaczmy sobie typy. No tutaj jest to rozłożone, a akurat moim zdaniem PSG ma po prostu większą przewagę, jeśli chodzi o to spotkanie. powinno spokojnie pokonać Real Madryt, Natomiast tu jest 37% do 37%, remis 26%. I teraz ten, co ma typować, tak obstawia na przykład kupon Bukmaerski. No bądź tu mądry, tak jak tu ci mówią, pół na pół dokładnie, z tym zachowaniem jeszcze remisu. No to, no to jest najłatwiej. Dobra, potem mamy Manchester City i Manchester City 85%, tak? przewagi. Tylko, że to 85% bierze się z tego, że wygrali pierwszy mecz 5-0, ale mogą mieć drugi mecz wpadkę. Natomiast bez przesady ta druga wpadka, ta, 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 drugi mecz to nie będzie aż taka wpadka. Natomiast w Manchester City to drugie spotkanie nie musi się wysilać. Tak, to jest duża y, już zaliczka bramkowa. Chociaż kto wie, jak oni odpuszczą ten mecz, może się to po prostu być ciekawy mecz. Ale znając Guardiola, on nie dopuści, żeby ta mental zjechał na jakiś niski poziom. Więc y, no tutaj ogromna przewaga. No wyobraźcie sobie, jesteście piłkę Sportingu musi zdobyć 6 goli, żeby wygrać spotkanie. Jasny gwin, no to, czy to jest. Chociaż, y, kto wie, tak, no jak odpuszczą, bo powiedzą, no nie, mamy 5, 5 goli zaliczki, spokojnie po prostu wygramy, to mogą się przejechać. No i teraz mamy Real Madrid. No, Real Madrid, tak samo jak tamte po prostu statystyki. E, praktycznie, nie też mówię, chyba, tak? Real Madrid to, to, to praktycznie pół na pół. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.